Tak się składa, że w zasadzie od dzieciństwa lubiałem zadawać tak zwane trudne pytania. Takich osób się zresztą nie lubi. I pamiętam, że najpierw, wbrew pozorom, to zadawałem pytania z zakresu teologii. Dość wredne. No, trzeba pamiętać o tym, że taki stary facet jak ja jeszcze miał religię w szkole. A gdzieś w socjalizmie religię miałem w szkole do klasy trzeciej. No i tam zadawałem wredne pytania. Kiedy zabrano mi wreszcie głupią religię, no to zacząłem się zastanawiać nad innymi sprawami, zacząłem zadawać inne głupie pytania innym głupim ludziom. Takich osób się nie lubi, więc ja nigdy nie byłem specjalnie lubiany. No, co zrobić? Kiedyś w latach 80. zadałem pytanie panu w tamtych latach, to był towarzysz. Zadałem temu towarzyszowi takie pytanie, dlaczego oni w telewizji mówią tak fajnie o tym, co się powinno zrobić, jak się powinno postępować, i to tak wszystko fajnie wygląda, ale jak tak człowiek popatrzy i się zastanowi, to oni chyba nie do końca idą tą drogą. Ów pan, pewnie dlatego, że miał do czynienia z młodym, 20-paroletnim szczawikiem, potraktował mnie tak dość protekcjonalnie i powiedział coś w ten sposób. A czy widział towarzysz kiedyś drogowskaz, który maszeruje po drodze, którą wskazuje? Fakt, nie widział. Minęło wiele lat. Ciągle patrzę na telewizję, chociaż teraz o wiele rzadziej. I widzę, że ten drogowskaz w dalszym ciągu pokazuje nam drogę, ale kompletnie tą drogą nie idzie. Wydano zarządzenie o tym, że nie wolno nam wyjść na spacer, nie wolno nam iść do lasu, do parku, na rower, bo podobno stanowi to dość duże zagrożenie. Ale jednocześnie osoba, która wprawdzie oficjalnie tych zarządzeń nie wydaje, bo siedzi gdzieś tam w zaułku, ale która de facto rządzi tym krajem, czyli niejakie Słoneczko Żoliborza, to Słoneczko Żoliborza w dniu 10 kwietnia poszło sobie pod jeden pomnik z całą asystą i to nie tylko z ochroniarzami. No, bo gdyby z ochroniarzami, to by mu to wybaczył. W końcu go tak mało ludzi lubi, że wcale się nie dziwię, że się boi. Ale on był z całą asystą różnych przydupasów. To więc mówię, pod jeden pomnik, pod drugi pomnik, na cmentarz i wszędzie cała zgraja przydupasów. Gdybym ja wyszedł na spacer bez celu, dostałbym mandat. Jeżeli idę w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i idę na przykład z żoną i teściową, no teściowej mi już nie wolno zabrać, mogę iść tylko z żoną, to powinienem iść zgodnie z zaleceniami. Ja powinienem być pierwszym, moja żona 3 metry za mną. No, to akurat może mi się podobać. Ale tak mówią przepisy. Ktoś poszedł do parku, dostał mandat 500 zł. Ktoś poszedł na rower, podobno dostał grzywnę 12 tysięcy. Tutaj chodzą słuchy, że złamał kwarantannę. No i w tym momencie akurat jestem za tym, żeby go ukarać. Ale ktoś pojechał na przykład na myjnię, przyszedł idiota policjant i stwierdził, że mycie samochodu nie jest pierwszą potrzebą. A niby dlaczego czysty samochód ma być gorszy od brudnego? Zarazki raczej lubią brud. Ktoś chciał wymienić opony, dostał mandat. Tych przypadków można by mnożyć. Pewien pan policjant, który jest rzecznikiem komendanta głównego, posunął się nawet do tego, że zasugerował,
że powinno się Polaków lać pałami, bo podobno wyczytał, że gdzieś w takim kraju gdzieś to tak się po prostu dzieje. Nie wiem, czy czytał biuletyn Korei Północnej, no trudno mi powiedzieć, gdzie on to wyczytał, w razie, że tam ludzi leją. No, panie rzeczniku, chyba się panu już epoki pomyliły, kiedyś nas bito, ale te czasy minęły. Ja wiem, że Jarek chciałby powrotu, ale jeszcze na razie myślę, że te czasy nie wróciły. No więc pan Jarosław, tak jak mówię, poszedł i nie dostał ani jednego mandatu. Więc są dwie możliwości. Albo chodzenie pod pomniki i na groby jest bezwzględnie podstawową, zaspokojeniem podstawowych życiowych konieczności człowieka, albo po prostu pan Jarosław Kaczyński to jest zwykły głąb i cham i arogant. Panie Jarosławie Kaczyński, ja wiem, że pan już w domu telewizji w zasadzie nie ogląda, oprócz oczywiście wiadomości dziennika telewizyjnego. Wiem, że w pozostałym czasie pan stoi przed lustrem i podziwia pan tego wielkiego, wspaniałego człowieka. Ja jednak proponuję panu, aby pan oglądał film, który nazywa się CKDZR. Tam pewien oficer austriacki do drugiego oficera mówi mniej więcej te słowa. Wie pan, w słowniku ludzi kulturalnych nie ma słów, którymi można by określić pana zachowanie, postępowanie. Ja też takich słów nie znajduję.